panie dyrektorze, same dobre wiadomości, które płyną ze specjalistycznego szpitala Sokołowskiego w Wałbrzychu. Szpital się rozwija, szpital inwestuje, pozyskuje ogromne pieniądze. Tak, to prawda. Szpital w zeszłym roku pozyskał kwotę ponad 4 700 000 zł na różnego rodzaju modernizacje i inwestycje. Oprócz tego już rok czasu funkcjonuje u nas radioterapia. W związku z przejęciem radioterapii z końcem poprzedniej umowy szpital wzbogacił się też o 17 milionów, jeżeli chodzi o sprzęt, który tam był. No nie ukrywam, że jestem z tego bardzo zadowolony. Panie dyrektorze, ale no Wałbrzyszanie, zresztą nie tylko Wałbrzyszanie, mieszkańcy regionu bardzo się obawiali tego przejęcia, bo mówiono głośno, że co, że teraz nie będzie radioterapii takiej wspaniale funkcjonującej? Ja rozumiem, że zmiany budzą obawy, ale to było wszystko zaplanowane. To była zmiana zaplanowana, nie wymuszona. Wiedzieliśmy, co robimy i do czego dążymy. Jak się ma cel i się do niego dąży, no to jest większa szansa na to, że się go uzyska, niż jak się tego celu nie ma. Jak to powiedział kiedyś filozof, jeżeli się nie ma celu, to każdy wiatr jest zły. Myśmy ten cel tutaj mieli. Tak samo jak mamy obecnie cel, żeby nasz szpital był jednym z ważnych elementów powstającej sieci onkologicznej w Polsce, a na Dolnym Śląsku, żebyśmy byli takim czołowym miejscem wyróżniającym się w tej sieci. Ponadto rozwijamy naszą pediatrię. Doktor Gołębiowski zbudował już, ale chyba jeszcze to nie jest efekt finalny, bo ciągle buduje zespół, który ma spowodować to, że nasza pediatria będzie na takim poziomie, żeby Wałbrzyszanie i okoliczni mieszkańcy nie musieli szukać pomocy dla swoich dzieci we Wrocławiu, tylko w Wałbrzychu. Będzie to kompleksowa obsługa, kompleksowe leczenie dzieci. Mamy zamiar rozwinąć też naszą diagnostykę obrazową. Mamy już tomograf, swój rezonans komputerowy. On jeszcze nie działa. Nie działa, bo są prace, które mają przysposobić do pracy. A kiedy to się już stanie? Lada moment. To są już tylko testy. Kiedy będziemy już dysponowali też pomieszczeniami, sytuacja, która teraz jest sytuacją przejściową, kiedy będziemy mieli już swoje pomieszczenia, te urządzenia będą pracowały w pomieszczeniach już docelowych. Panie dyrektorze, ale także szpital pozyskuje ogromne kwoty na różnego rodzaju programy. Niedawno piękny grant, blisko 30 milionów złotych dla hematologii. Tak, tutaj jest czym się pochwalić i należy pogratulować pani profesor Aleksandrze Butrym. Ona była pomysłodawczynią projektu badawczego, który zyskał uznanie w oczach komisji. I na realizację tego badania zostało przeznaczone 30 milionów złotych. Jest to suma, jaką szpital dostanie na ten cel na przestrzeni bodajże 4 lat. Kiedy czytałem listę ośrodków, które były tak samo jak nasz ośrodek rekomendowane do dofinansowania, po prostu nie mogłem uwierzyć w to, że wśród praktycznie samych uczelni, bardzo dużych ośrodków znanych w całym kraju, znalazł się też Wałbrzych i to na bardzo wysokim miejscu. W tym miejscu gratuluję pani profesor. No, czyli po prostu napisaliście świetny projekt, który został doceniony. Tak jak mówiłem wcześniej, kiedy się tutaj zatrudniłem, czy kiedy mnie powołano, że ten szpital ma bardzo duży potencjał i że trzeba go uwolnić, trzeba wyeliminować słabości. Robimy to każdego dnia, bo te słabości dalej są. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale po prostu to jest też ten jeden z celi, czyli... Ale właśnie eliminujecie te słabości w iście ekspresowym tempie. Chciałoby się szybciej, a na pewno by się chciało w takim tempie, żeby odczuwali to nasi pacjenci. Mam nadzieję, że za jakiś czas będą to widzieli po prostu sami, bez przekazu medialnego. Panie dyrektorze,
No muszę o to zapytać, bo jeszcze nie tak dawno temu, bodajże półtora roku temu, może nawet troszeczkę więcej, tutaj mieliśmy do czynienia z zorganizowanymi konferencjami prasowymi, gdzie głównie politycy wypowiadali się na ten temat, że zmiana dyrekcji szpitala spowoduje niechybny koniec szpitala. Pan prezydent Szałemej zwoływał specjalne konferencje prasowe, zresztą pojawiał się na specjalnych sesjach zorganizowanych w różnych miejscowościach naszego powiatu i nie tylko. Mówiąc o tym, że zmiana pani dyrektor no spowoduje to, że tego szpitala nie będzie, ale nie wygląda na to, żeby go nie było. No, tak jak wcześniej powiedziałem, szpital się rozwija.